I witam Was, drogie lwy. Zobaczmy, jaka dzisiaj energia dla Was. A więc lew. Lew w czerwcu. Idę dzisiaj po kolei, tak jak tasuję. Wszystkie znaki mają tę samą strukturę wyboru kart, doboru, to znaczy kolejności. A już nie będę wdawać się w szczegóły. Wy w czerwcu, co nad Wami, co pod Wami, a więc na czym stoicie, co za Wami, co przed Wami, a więc co czerwiec przynosi. No i karta rada. Karta rada zawsze wybierana jest gdzieś skądś. I dla Was będzie podobnie. Co jest pod spodem, słuchajcie? Pod spodem piątka denarów, a więc może być taka energia gdzieś, no takiego zblokowania, przytłoczenia, taki, może takiego marazmu gdzieś tutaj czuję. Taką gdzieś czuję energię marazmu. Gdzieś też spowodowaną być może tym, co jest moim celem lub co mnie zaprasza do tego celu. Czy taką gdzieś czuję tutaj, słuchajcie, mobilizację. Energia mobilizacji. Czy mam w sobie mobilizację? Czy ktoś mnie demobilizuje? Czy ktoś mnie gdzieś wprawia być może w takie poczucie byle jakości? Może sam? Może coś tutaj gdzieś jest lekko, deficytowe. Tak samo mogą gdzieś tutaj pokazywać się, niestety podobnie mogą się pokazywać finanse w tym miesiącu dla Was. Karty mi dzisiaj uciekają. Przy wszystkich niemalże znakach, a więc jakaś taka, słuchajcie, niepokorna nuta się tutaj pokazuje. W tle ta sytuacja taka gdzieś na jakimś takim, na takiej mieliźnie, a więc na to tutaj uważajcie, na to, co niezdrowe, na to, co być może wprowadzające właśnie w pewną dysfunkcję w ogóle, tak gdzieś dookoła. Co jest u Was? Jaka energia, drogie lwy? U Was się pokazała karta taka dla mnie zawsze kontrowersyjna, bo tu jest ósemka, więc normalnie jest to siła, ale tutaj jest to sprawiedliwość. A więc może być tutaj siła sprawiedliwości w tym miesiącu. Wy możecie być w takiej energii, a więc albo będziecie Wy się czuć właśnie gotowi do tego, żeby tę sprawiedliwość po nią sięgać, albo żeby coś rozliczać, albo żeby w ogóle się rozliczać tak energetycznie gdzieś sami przed sobą, a więc gdzieś taki rachunek sumienia będzie Wam być może towarzyszył. Taka introspekcja, załatwiania czegoś też od ręki, nie czekania. Braku wypatrywania czegoś lepszego czy czegoś gorszego, po prostu reakcji. Akcja, reakcja, gdzieś mi się tutaj pokazuje. Duża też determinacja do tego, aby tak czynić, aby się za to brać. Duży powiew wiatru, duża przepływowość, duża też dynamika w tym wszystkim. Na czym stoicie? Nie, o czym myślicie? Czyli co jest Waszym wyzwaniem? No właśnie, wyzwaniem jest dobre zarządzanie materią, czasem, ludźmi, sobą, zasobami, energia królowej mieczy. A więc, jak ja to zawsze mówię, dobry menagon. Albo myślicie o tym, żeby tak było, może macie tego deficyt, może nie czujecie się zbyt śmiali albo pewni tam, z czym jesteście, a być może jest to energia Waszej mobilizacji, czy z czymś zrobić porządek, czy od czegoś się odciąć, czy wyciągnąć jakieś wnioski i wdrożyć je w teraźniejszość. Taka tutaj się pokazuje albo potrzeba, tak jak powiedziałam, albo jest to Waszym wyzwaniem w czerwcu, aby być trochę ostrym i trochę, rozliczającym pewne kwestie. Na czym stoicie lub na czym stać będziecie? Szóstka kielichów. Sentymenty. A więc ta szóstka kielichów może Was hamować. Możecie czuć pewne, takie rozrzewnienie, taką gdzieś nutę tęsknoty, takiego dziecięcego, słuchajcie, zapachu, smaku gdzieś wokół. A więc może Wam się przypominać to i owo, i to i owo może też Was hamować w tym, żeby pójść tam lub dokądś z tym, z czym chcielibyście ruszyć bardziej. Tak mi się tutaj nasuwa trochę taka energia, że jesteście do kogoś lub do czegoś sentymentalnie nastawieni i nie do końca chcecie poczynić to, co daje Wam logiczna strona, co Wam pokazuje jako konieczność jednak ruszenia z jakimś tematem. Mówię bardzo ogólnie, dlatego że nie jest to myśl kierowana do nikogo z Was, ale każdy z Was zna swoją sytuację i może z tego wyciągnąć najbardziej to, co Wam potrzebne lub to, co odczytujecie w danej chwili, jako ten symbol, ten znak tego, czego to może dotyczyć.
Ale chcąc Wam przybliżyć, o co może mi chodzić, to powiem tak, że może nie mieć dwóch twarzy, albo postaraj się nie mówić czegoś innego, a nie robić i nie czynić czegoś zupełnie przeciwnego, jeżeli z tym się nie godzisz. Wykaż się pewną większą wyrazistością, drogi Lwie, w tym miesiącu. Jeżeli chcesz być także ze sobą uczciwie postępujący, czy też ze sobą pogodzony, no i gdzieś niezawstydzony tym, do czego nie chciałbyś może się przychylić lub z czym byś nie chciał być spójny. Miej taki kręgosłup gdzieś w sobie, bądź moralnie także poprawny, no ale przede wszystkim także zadbaj o to, co tą twoją podstawą do tego, z czym idziesz dalej lub na jakiej bazie oceniasz innych lub te sytuacje, w których jesteś, jest. Bo w tym miesiącu właśnie może też być tak, że przez duży wizjer, dużą soczewkę będziesz patrzył i to jest także twoim wyzwaniem, to jest to, co ci w głowie siedzi, aby być tym przenikliwym, aby być szybciej wiedzącym lub widzącym niż inni. Pytanie, na ile masz te predyspozycje, i nie mówię o twoich indywidualnych predyspozycjach tych intelektualnych, ale o tych przepracowanych wzorcach albo ich właśnie braku przepracowania, które mogą cię przyćmiewać lub zaburzać ogląd sytuacji. A więc tutaj miesiąc może pokazywać ciebie w konieczności postawienia czegoś na jednej karcie, w konieczności wzięcia, zrobienia z czymś lub z jakąś sytuacją większej organizacji, poczucia takiej organizacji, ale czy ty masz to w sobie, czy to, co nazywasz organizacją, faktycznie nią jest? O to chciałam Wam powiedzieć. A więc tutaj musicie trochę bardziej, może wnikliwie, a może też z większą dozą nieśmiałości podejść do tematów, które miałyby Was wzbogacić, aby sobie nie zaszkodzić, aby siebie gdzieś tutaj nie uszczuplić energetycznie. Co jest za Wami? Zobaczmy. Za Wami jest rycerz kielichów, a więc jakaś marzycielskość została tu już może pożegnana, a może gdzieś pierwsze lody zostały przetarte, gdzieś może pierwsze lody poszły, już są za Wami, a więc może tu chodzi o pewne kwestie związkowe, tak, że właśnie, że coś, no nie chcę powiedzieć, że nie wypaliło, ale mogło być tak, że po prostu zbyt pobieżnie spojrzeliście na pewne sprawy, oceniliście zbyt błaho, no i teraz chciałabym, a boję się, ale no właśnie, trzeba coś wybrać, z czym się trzeba zdecydować. A więc taka gdzieś też, słuchajcie, no romantyczność, jakiś entuzjazm, jakaś przygoda albo impulsywność, a więc tutaj możecie się z tym gdzieś już pożegnać, możecie już tę bramę gdzieś przejść, może już zrobiliście krok do przodu, ciągniecie naprzód, a więc to jest za Wami to, co gdzieś być może było też takie, no, ożywiające, zachwycające, a czasami nawet może trochę ryzykowne, a więc to jest gdzieś za Wami. Co jest przed Wami, słuchajcie, w tym miesiącu? No właśnie, przed Wami jest nowy ląd, nowe możliwości, nowe okazje. I może tak być, że będziecie ten miesiąc mieli, no, bardzo obfity, jeżeli chodzi o to, co pewnego rodzaju takim dobrym losem, na który może którego się nie spodziewacie, jest. A więc nie zaperzajcie się tak sami ze sobą, patrzcie na coś bardziej może przepływowo lub bardziej praktycznie i duchowo poprawnie, bym powiedziała w ten sposób. Najważniejsze, że dla niektórych z Was pewna doza jakiegoś takiego, słuchajcie, zrywu, niezbyt może logicznego albo bardziej zabawowego, już miała miejsce, a teraz czas na to, żeby coś wdrożyć w życie, aby coś stało się bardziej konkretne, coś bardziej namacalne. Rada dla Was na ten miesiąc, as denarów, a więc energia okazji, ja to mówię czasami na tą kartę pretekstu, powodu. A więc miej powód do tego, żeby coś zrobić, aby z czegoś uszyć coś, miej powód, aby zdobyć nowe doświadczenia, aby zdobyć nowe możliwości, aby wejść na nowe częstotliwości, także tego, co płodne i co nagrodą jest. A więc sięgajcie tylko po to, co pozytywne, bądźcie otwarci na nowe możliwości, na nowe okazje, nie lęcie się, spinajcie pośladki, tak powiem. No i przede wszystkim nie dajcie się wciągnąć, bo taką tutaj dla niektórych wyczuwam energię, takiego zbyt mało poważnego optymizmu, który Was nie karmi, trzyma Was gdzieś, a nie pozwala Wam ruszyć do przodu. Z tym trzeba zrobić porządek. Tu jest albo w prawo, albo w lewo, albo są konkrety, albo są propozycje, albo są mrzonki i zabawa, żonglowanie czasem. Gdzieś mi się tak tutaj pokazuje dla kogoś, nie wiem, o czym mówię, ale słuchajcie, mam nadzieję, że
wy czujecie bluesa, czujecie z tym jakąś kompatybilność, napiszcie. Dla lwa, jakie przesłanie jeszcze na miesiąc czerwiec? Lew. Czy coś tu wypadło? Tak, wypadło. I to zobaczcie ile, ale ta mnie porwała uwagą, a więc te odkryjemy. Wewnętrzną alchemię zbudujesz wówczas, czy też osiągniesz wówczas, kiedy zaczniesz reagować na strach miłością. Więc to, co zdążyłam powiedzieć, nie ma się co, słuchajcie, gdzieś tutaj chować po kniejach, nie ma co szukać z tym sentymentem, nie wiem, czy pamiętacie, jest pewne powiedzenie, ale nie mogę go przytoczyć. Natomiast chodzi o to, żeby nie być zbyt wyrachowanym w stosunku do tego, że no właśnie, że czujecie do czegoś jakąś taką nutę sentymentu, a ona was nie karmi, nie daje. Albo inaczej, też trzymacie coś na siłę, a sami z tego nie korzystacie. I jest to gdzieś takie mocno, może, no, bezproduktywne. A nie powinno takim być. Gdzieś tutaj dla kogoś takie przesłanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i zobaczcie, słoneczko także wychodzi za tych chmur i piękna się pogoda pojawia na horyzoncie. Do zobaczenia, trzymajcie się.